Alchemo je by czysteństwo was zakoniędos escipi tre endurante. Kolejna noc skończy się będę. O, noc czwarta już, no proszę, nawet nie wiedziałem, że taki program, że noc trzecia dopiero. Ale tak, przypomniało mi się właśnie, że noc trzecią przedem. Nie chcę, żeby SCP 1048 ujął na twoim komputerze. Oj, nie chcę być, oj, nie chcę, bo jak mi usiądzie, to się zesram. No nieważne, w każdym razie kontynuujemy tą wspaniałą, przepyszną grę. Kolejna upojna i wspaniała noc w tej placówce pełnej potworów różnej maści, sportu i tak dalej. Wczytywanie oczywiście trwa tak długo, że ja zdążę gadać. I nie wiem, pobawię się klapką od komputera. Muszę teraz po prostu to ponosić, bo jestem idiotą. O, jest, przydało się zajebiście, to uruchamiamy komputer, odpalamy komputeros. Odpalamy tego Linuxa w typowym środowisku dla niego, czyli tekstowym. S, E, D jak dupa, Q, 5, Ctrl A, C. Zamknij mordę. Już na wstępie! Witaj, SCP-09. On już spierdzielił gdzieś, kurde, w ogóle w kosmos, nie? Co za gnój. Ej, tu chyba będzie... No, tu już jest doktor Plaga, SCP-049, dobrze mówię? No, zaraz zobaczy. Zostaw mnie. Tak, SCP-049. Widziałem tego pana nieśmiałka tutaj, to było bardzo nieprzyjemne spotkanie. Prawie że trzeciego stopnia. Włącz wentylację. O, słyszałem właśnie, zastanawiałem się, co za dźwięk. Już no, zaraz to było, nie? No nie, dziadyga jeszcze. Dziadyga idzie skopać mi tyłeczek. Dobra, szybko, come on. Znikaj, bo ja wyłączyłem wentylację, kochany. Do come on. Halo, lolo. Włączaj to, D. On znowu uczmychnął ten skurczybyk. Póki, wiecie, mogę zablokować windy, to znaczy, że ten doktor gdzieś tu się chyba pałęta, ale ja go tu nigdzie nie widzę, więc nie wiem. To chyba już pomniej, jak mi się wydaje. On chyba już pomniej, ale z tego co pamiętam, jeżeli on się już tego pyta, to te windy tutaj, nie dało się ich potem zablokować, ale nie jestem pewny, czy tak działało. Teraz już tego nie jestem akurat pewny. On tam był. Oh my god, gdzie on jest? On tu się zbliża, idzie po moj dupę. Skopię mi dupę, zbuduję kupę. Nie, wyłącz, nie wiem, zestraj się, nie wiem, to chodzi. Zostawię. O nie, jednak włącz, włącz to, bo ja tutaj umieram. Dziadek? Nie wiem, te dźwięki, które mnie tak przerażają. Nie ma, zniknął. On teraz mi tu przyjdzie złapać ten doktorek. Ja znam to. Zamykę to. Dobra, poświeć temu misiowi na mordę, bo mi nie da spokoju. O tutaj, bo mnie zaraz by ten komputer dojechał tutaj. Ostro ten tik-tak, tołe. O nie. O, wyłącz. O, no za późno, fuck! Aż mi się tam mokro zrobiło, nie powiem, z wrażenia, naprawdę. Odpalaj szybko ten komputer. SCP-079 na razie ignoruje. Matko, co to za hasło? M, C, L, R, C. Nawet fajne, bo w sumie dużych liter praktycznie. Nie, co ja zrobiłem? Serio, ta gra zapamiętała poprzednie hasło, które wpisywałem już później. Ja pierdolę, co za mądre, nie? No zaraz tu zginę, cholera. Zostaw maskę, głupi debilu. Ale ta gra jest czuła, naprawdę nie, zamysłowicie. 2D. Teraz tak, tu na D. O, tu sobie postawimy ten. Będziemy tak tym między dwoma windami operować, bo pamiętam, że ja między dwoma windami operowałem właśnie. Ej, ta gra jest strasznie czuła, ten kurs, to jest masakra jakaś. No nie... 2D, no, bo mi zaraz on zdechnie. Gdzie on jest? Ten nieśmiały, tutaj. No nie, nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz. Tu jest wszystko ok. Tu jest na razie wszystko gituwa. O matko, no ja się stresuję przy tym, że tu masakrycznie po prostu. Masakrycznie. O, dziadzio! Z dziadziem będę się bawił chyba dopiero w nocy piątej, żeby te kartki pozbierać, tak myślę, że to będzie najlepsza taktyka. Na razie dobijmy do tej nocy piątej. A potem będziemy się bawić dalej. Zamykaj te drzwi. Ha, mam się w frajerze. Zrogowaciały. Dobra. Tu walnijmy kółeczko. To jest naprawdę stressful.
Dobra, tu jest w porządku. Zamykaj te chore drzwi. Świeć na mi się latarką. Zamykaj ten węd, żeby spaghetti do mnie przyszła. Ta lubella wspaniała. Wyłącz sobie tutaj to. Spojrzę tutaj. Wszystko w porządku. Dobrze. O, tam był ten... No się tam bugował się, tak widzieliście? Tu w roku się bugował ten nieśmiałek. Którego numeru rzeczywiście zapomniałem. Kto był numerek? 096. Węd, koniecznie. Tu wszystko w porządku. Tu w porządku, dobra. Fistaszek pod kontrolą, doktor pod kontrolą. Wentylacja pod kontrolą. Nie, w sumie to włącz, bo to jednak ten. Zamknij mordę. Cholera, no nie teraz. Ja tutaj się skupiam na bardzo istotnych dla mnie rzeczach. Jak przetrwanie tej nocy. A słyszałem cię. Nie ze mną te numery, pimpuś. Nie ze mną te numery. Poszedł se. Ale on tutaj, nie. Zemił kamerę, dobrze. Co to idzie? Chyba. O nie. Komputer. Pamiętam, że miałem taktykę, że komputer hibernować jak idzie do mnie ST56, pamiętam. Widzicie, ja się muszę na nowo nauczyć grać tą grę, bo to jest, wiecie, trochę człowiek w to nie grał, więc musi się na nowo... Oj, no ta, wyskocz, o nie, jak teraz psterem walę, to się postram. Jak teraz walnie psterem, to się po prostu potnę. Bo ja mam trochę podkurzone w ogóle i obawiam się o swoje swoje małżowiny dupsne. Tak się szybko poprawiłem, nie? O, weź se pości tą klamę, dobrze. Co to miało być? Ci posrało trochę? Przecież kurde gram z tobą, nie widzisz? No zostaw mnie! Chory zasrańcu! Jezu, jaki na uparty. Jak sobie radzisz z tym? Tu jest sporo. O Jezu, jeszcze to... Ja się boję spaghetti, ja się osobiście boję spaghetti, bo jak widzę dudnie tu przez teren. Tu uwierzcie mi, to nie będzie... Dobra, nie... Zostawmy na 30% tej kurzy, dobrze, nie komuję. O Jezu, znowu ty. O nie, znowu on. Tu wszystko chcę mnie skonsumować. To nie jest ani trochę przyjemne. Dobra. Kółko na środek, tradycja. W sumie nie wiem, czy wygrywam z tym komputer, kiedy przegrywam, tak szczerze powiedziawszy. W ogóle na to nie patrzę, nie? Ignoruję ten fa... No nie, bo zaraz... Maska. No nie! Nie zdążyłem te milisekundy, kurde, wolno! Kurde, ta gra mnie po prostu rozsada tutaj, po prostu. Co, game over, czy... Oh, yes. Oh my god! Tam jest kartka, bo musimy świecić jak psu... Tam się świeci jak psu jajce ten szkielet. Oh my god. Jak ja tą czułość ustawić, ty? Czekajcie, jak on tą czułość mówił? Tak? Halo? No nie wiem. Dobrze jest, niedobrze, nie wiem, bo nie uda mi się pewnie, bo jestem do dupy w parkour. Jestem beznadziejny w parkour, także nawet nie ma co liczyć, że tutaj to skoczę gdziekolwiek, ale no. Generalnie widzicie, jakie fajnie tutaj jest, jak widzicie, kompletnie zrobione inaczej przez Elevena ten cały jego Pocket Dimension, to Uno. A po duo, tam się też świeci. O, siema pstojniaku. A po duo jest robione w formie parkoura. Nie wiem, no. Jak tu się inaczej dostać, no. Nie, ten tu nawet nie ma szans, żeby on tu doskoczył, nie? Nie ma czegoś takiego jak sprint w tej grze. Nie wiem, jeszcze raz spróbuję to zwiększyć. Spróbujemy, może się uda. Hop. Oh my god. Nie! Ale przeskoczyły chociaż trzy kamyczki, to jakiś progres. Przed tobą druga, długa droga w dół. Bardzo. O, czas zgonów wynięta. Oj, to będzie symulator zgonów. Oj, to będzie symulator zgonów. To się nie skręci dobrze. Oh yes, baby. Give me komputer. Saw 7 ku. Dobrze, zapamiętam sobie tą informację. S, A, V. Nie, duże V, 7 i Q, Ctrl A, Ctrl C,
hasło prawidłowe. Dobrze, zatem. Bawmy się! O, już nie śmiało od razu, nie? Dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nieśmiałek to jest rzecz, która jest o przepyszna. O wspaniała. Tu, tu, ru, tu. Nie, no ta muzyka po prostu mnie po prostu dowala fest. Jest tak mega dobra, że po prostu nie mogę w to uwierzyć, jak Elek się postarał przy tworzeniu tej muzyki i w ogóle całej gry. Naprawdę jest po prostu. Mua. O, o, co tutaj robisz? Słyszałem cię gnoju w prawej słuchawce. I nie ze mną te numery. Chory zboczyla się. Patrzymy jeszcze tutaj. No czemu mi te kamery zamykasz? Muszę mieć wszystko under the controls. Dobra, włączam to, bo czuć widać zaraz przyjdzie. O, mówiłem właśnie. Czy tam dziura trzeba otworzyć, nie? Ja się muszę wynurzać. Miałem komputer hibernować, jak on przychodzi, no co za debil, nie. Oba trudno. Czort tym. O no nie, 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 nie zamykaj to, bo jak spaghetti mi tu wyjdzie, to wiesz. Uuu. Nie, no to dosłownie przed sekundą, no ja tu już kliknąłem prawie w to, no. Ty gnoju, on tu zaraz przyjdzie i mi skopie dupsko. No jasne, gwint. No to już to pierdol, to sobie mogę schrzanić w dupę. Smokli pocałować. Jezu, weź. O, słyszałem! No wynocha! Kurde mol. Tu. Przyjdzie ten doktorek, jak cholera, to nie wykluczone w to jest nawet. Na najgorzej jak przyjdzie, jakby się zacznie, wiecie, bardzo szybko zacznie się dusić tutaj z powodu braku tlenu. Komputer. Właśnie po to było kopiowanie hasła niepotrzebne. Dosłownie po to. Come on. Dobra, Ctrl V. Enter. Zajebiście. Nie wiem, czy po mnie orzech nie idzie. Bo słyszałem coś, jak wędzie się porusza. Tu jest, dobra. Włącz to piętro. Tu znowu niby windy mogę blokować, więc co? Bo tutaj z powrotem nie wiem. To wątpię. Jezu, świeć na niego, bo on co chwilę dupę za ten. Za dużo powtarza słowa dupa. Może w końcu przestanę je powtarzać, co? O my god, no facet, no poczekaj, próbuję ten, wyłączyć ten. No nie, zginę. Jednak nie. Dobra, udało się jakimś cudem. Sam w to nie wierzę. Ale się udało. Nie wiem, czy on się patrzy, nie wiem, te windy się blokowały, ale nie trzeba się patrzy dalej, to ja nie mam pojęcia. Co ty tutaj chcesz? Masz tu to kółeczko. No dobrze, jeszcze się zgrać. Wyluzuj, no. Jesus. Nie, chyba on tu nie trzeba będzie potrzebuje patrzeć na ten piętro. Nie, tak de facto, serio, nie wiem. Boże, energię mi tak szybko schodzi, to jest jakaś masakra. 38% na czwartej nie ma. Nie wiem, czy to przeżyje. Okej, okay, udało się w miarę szybko napnąć. Tu. Kurde, muszę się nauczyć klikać. Tę kamerę. O, słyszałem go, no ja. Wyłącz wentylację. Znowu tu, proszę, czyli tak chyba trzeba patrzeć na te windy. Jak on sobie już niby raz stąd wyjdzie, to trzeba tak patrzeć. Dobra. Czyli on tam się wraca, okej. Okay. Tylko swojego piętra E. To trzeba zapamiętać, bardzo istotna informacja. Kurczę, no boisz wentylację wyłączać, bo się boję, że wiecie, doktorek tu przyjdzie albo ten SCP-106 i będę w takim stanie, że nie zdążę jej potem włączyć, jak oni sobie pójdą. Dobra, zakładaj tu hibernuj komputer. Odhibernuj komputer. On sobie idzie. Zamykaj. Zamykaj to. Dobra, jeszcze jakoś żyjemy. Zaraz będziemy martwi jak cholera, bo... Odpalaj. Ja nie wiem, czy ja teraz nie zdechnę, bo właśnie w tym momencie osób przyszedł, ja musiałem komputer włączyć. Come on. Come on, dobra. No nie. Jeszcze on. Szybciej, szybciej, szybciej. Fastem. 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 Czerwono mi się robi na mordzie. Dobra, jest. No nie. A nie, co? Wygrałem. Dobra, myślałem, że... Co to było? To był komputer, tak? To był komputer, tak?
To był komputer. Dobra, patrzcie tu znowu te windy, bo... Ta jest zablokowana na razie, to patrzcie na tą. Bo to nie ma co patrzeć na zablokowane drzwi, którymi tak najbliżej są zablokowane, nie? Nie. Wynocha. Ej, 5.32. Jest 5.32. Jest 5.32, tu zaraz zdechnę z powodu problemu, ale już nie, już... Słowa się tutaj unormowała. Może jakoś się uda, tak... jakimś cudem, nie wiem. De facto bym na to liczył, myślałem, że dziadyga. Nie wiem, nie wyłączam wentylacji na razie, bo to nie ma sensu, bo zaraz ta energia tak się zużyje do końca. O nie! O, ale było blisko! Było so close as fuck! Było so close as fuck. Udało się, mamy to, dobra, okej. To wiecie co, spróbujemy noc piątą na koniec odcinka. Spróbujemy coś tam zrobić tutaj podczas tej nocy piątej, może jakąś jedną kartkę uda, a jak nie, to po prostu następny odcinek sobie poświęcę na to, żeby pobawić się teczkiem jego odchłaniem, bo w nocy piątej będzie dosyć ofensywny ten dziadek, więc tutaj właśnie sobie tą noc piątą poświęcę, żeby wchodzić do tego kopaka dimension, jakimś cudem wziąć tę kartkę i jakimś cudem tam wyjść, żeby ta kartka się zaliczyła, tak? Generalnie mówię, trzy części kartki są potrzebne albo cztery, żeby nam się z tego całości kod ułożyć, który wklepujemy do komputerka. I de facto już wtedy noc chyba szósta powinna być blokowana. Tak przynajmniej widziałem na YouTubie. Tak widziałem na YouTubie, jak się robi. Ale nie znam zakończenia, więc tego najważniejszego, wiecie, zakończenia sobie nie spoglądam, żeby potem nie było. Nie wiem, w sumie nie będę włączył komputerka, po prostu poczekam, aż mnie dziadek przyjdzie i skonsumuje najlepiej, nie? Jak mnie włoży całego do pyska, jak to pięknie sformułowałem w ostatnim odcinku z SCP Containment Breach. Bierz mnie. Bierz, albo czekaj, nie, może jednak prezerwatywa najpierw. A, bo dobra, weźmie. Tam wydaje się, jakby coś było. Ale znowu, jak się tam dostać? I dostosuj czułość kamery za pomocą... Dobra, czyli za pomocą tych klawiszy, dobra. Ale poczekajcie chwilę, ja coś muszę sprawdzić. Jak... Dobra, jest tak, dobra. Wyłącz to menu Windowsów, no. Dobra, idziemy jakoś. Zobaczmy, jak tutaj jest. Tu jest ten w bardzo ładnej pozie kościotrup, naprawdę. Podoba mi się. Co my tu mamy? Może tutaj coś jest, wiecie, wartościowego, ale wątpię. Dzień dobry. Cześć przystojniaku, masz coś dla mnie? Nie, nie masz, to spierdzielaj. O, mogę, a no tak, mogę skakać, no w końcu to parkour, no chyba mogę. Jakby się w parkurze nie dało. Czy ten kościotrup jest tam na suficie leży? What the hell? Dobra, bo wiecie, generalnie świecą mi się dwie rzeczy. Tam jest chyba ten jego portal. A tam chyba będzie kartka. I teraz weź tu sobie, wymyśl drogę, jaką ty chcesz pójść, bo de facto nie wiem, no. O matko, wiecie, to jest tak stresujące dla mnie doświadczenie życiowe. No to ale mi poszło zajebiście, brawo Mateusz, brawo! Kami, bro, kami. No chodź, chodź, dawaj, dawaj, chodź, chodź na tą lubę, chodź. Czekam. Nadchodzi dziadzio. Się bałem, że mi skraszuje, bo brak odpowiedzi, bo mam dostosować czułość. Dostosujmy sobie tę czułość. Może o dwa punkty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ale tu dużo kościół wywaliło. Ja ci kręcę. Ja cię kręcę w makarenę. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, karteczko. Objawiliśmy się. Kiedyś byś tak fajnie udało tą kartkę od razu znaleźć, ale niestety wyjścia nie było. Tak blisko, nie? Nie, tu ewidentnie nic nie ma. Tu jest ten portal, którego mnie wydupił. Czy gdzieś tu jest jakiś jasno oświetlony teren? That's a good question, Matthew. Bardzo dobre pytanie. Na śniadanie i kolację. Bo ty jesteś zajebisty w te parkury, yo. Spadłem w otchłań jak ostatnia piczka. No dawaj, chodź do mnie. Dawaj, dawaj. Skonsumuj moje ciało, proszę. Pragnę tego. Oboje tego chcemy. To było nasze najskrytsze marzenie, nasze najskrytsze pragnienia. Spełnij mnie. Wypełnij. No nieważne, już nie, bo już powiedziałbym. Wypełnij mnie. Czekam na ciebie. Czekam. Dawaj.
O tak, doskonale. Dawaj, weź mnie tam do swojej dużej czarnej otchłani. Coraz szybciej tutaj się ta otchłani, bardzo dobrze. Genitalność. Dobrze. Znowu tu jesteśmy. Znowu tu jesteśmy. W tym pięknym miejscu. Piękne, naprawdę piękne. Podziwiam. Podziwiam tą architekturę w ogóle. Normalnie czuję się jak w Ikei. O, byś spadł z tego kamienia, dyblu. O, matko boska. Gdzie mam iść? Wiecie, tu tyle dróg, gdzie ja tam mogę pójść. Tam mogę pójść. To jest masakra. Ta! Brawo! Dobra, last podejście na wyżej na ten odcinku, spróbuję jeszcze raz. No chyba, że się już potem się będzie chciał i przyjdzie, ale jednak, no chciałbym jakoś, nie wiem, no. Będzie tyle odcinków z tej gry, albo będą trwały tyle godzin, aż po prostu przejdę ta otchłań, znajdę kartki i mogę stąd po prostu się wywalać w piziec. Idzie. To chyba będzie z tym odcinkiem, o teraz idzie, dawaj. Już skończyłem, dawaj. O matko, jedno te kamienie. Ja się taki boję. Te kamienie są... Dobra, no nie, kończę to, bo ja się tylko wydurniam. Ja się tylko wydurniam tutaj po prostu. Ja się tylko tutaj wydurniam, ośmieszam się na oczach aż 73 osób. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Doskoczę tu? Doskoczyłem, jestem dobry. Cześć. Masz coś dla mnie? Nie. To do widzenia. Jesteś niewartym. Jesteś nic niewartym śmieciem. Bez honoru w ogóle. O, tu są jakieś tego, takie, tego, de. O matko, tu jest tyle opcji teraz do odwiedzania. Tam będzie. Jak mam się tam dostać? Po kamieniach. O matko, ja to pewnie zlamię, prawda? Hops! Jestem dobra. Teraz tu się jakoś wy... O matko. O matko. O matko, Eleven. Co ty wymyśliłeś za chore parkury? Jesteś chory. Nie wiem, gdzie tam... Ta, no jasne. Weź kartkę. O matko, dobra, mam notatkę. Teraz jeszcze jest drugie pytanie. Where is the fucking wyjście? Stąd. Nie wiem. Mam jedną część kartki. To jest wyjście, tylko mnie w dupiu, ale... Na wiecie, bo jest to wyjście takie prawidłowe. Kurde mol. Fuck. Boisz cokolwiek zrobić, bo gdziekolwiek nie pójdę, tam może być źle. Tu jest kamień. Księżycowy. No, wskakuj. Wejdź na niego. Wejdź na niego. O, wszedł. Widzicie, on wchodzi na kamienie. Cud nazarejski. Dzień dobry. O, Jezus Maria. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nie skaczasz tak głęboko. Aha. To zajebiście mi się, naprawdę zajebiste życie. Żyć nie umierać, ten kamień mnie urania w mnie. Nie sprawił, że poczułem się lepiej, nie? Jezus Maria. Geronimo mamo! O Jezus Maria. This game is fucking stressful. Ja pewnie nie, ja tego nie robię. Dobra, bądźmy dobre myśli, tam nie idziemy, bo tam jest... Gdzie to pójść? Może tędy. Tu jest kamień, tu jest kolejny kamień. Te najmniejsze kamienie są najbardziej dupiaste, wiecie dlaczego? Bo to z tego naprawdę jest łatwo się wywalić. O, ja pierdzielę. Gdzie ja doskoczyłem? O matko. Nawet nie wiecie, jak ja bardzo teraz po prostu robię po ciebie. Nawet nie wiecie. Kurde, chyba źle zlamiłem, to chyba powinien... No nie. Pa! No i portal wyjściowy wcina jasny czerwony kolor, czy nie dać go mi, prawda? Nie mogę, no. Wiecie co? To zrobimy sobie na następny odcinek, dobra? Bo no jednak troszkę czasu zajmie, a... Nie chcę tego materiału robić w picie długiego. Także to było na tyle i... Poczekajcie. I na razie. Pa, pa.